a na belce startowej Stefan Kraft, rekordzista świata w długości skoku. Tutaj oczywiście rekordu nie pobije, ale może być świetny, bo wygrał dzisiaj kwalifikację. Był wczoraj trzeci Kraft, ale ląduje nie tak daleko jak przed chwilą Piotrek Żyła. Piotrek, przypomnijmy, 217, ta zielona bielinia była na 220, a Kraft skocze 206 metrów. Co z wiatrem? Będzie miał dodane 3,5 punktu, ale on nie rozdzieli Polaków. Niby ten kąt był optymalny, bo bliski 140 stopniom. Niby, ale to są niuanse. Stefan Kraft to jest wielka klasa, ale dzisiaj to 206 metrów. W pierwszej kolejce pozwoli mu na siódme miejsce zadać.